Przestrzeganie prawa autorskiego jest bardzo ważnym elementem kompetencji medialnych, dlatego bardzo ważne jest to, żeby tworząc własne materiały, na przykład prezentacje na konkretny przedmiot, korzystając z materiałów stworzonych przez innych, na przykład zdjęć czy różnych plików dźwiękowych, bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o podaniu autora tego materiału, źródła, z którego został on zaczerpnięty i licencji, na której został on udostępniony. Zadaniem dla Was jest znalezienie jak największej liczby serwisów, które pozwalają Wam za darmo i na wolnej licencji korzystać z materiałów, zdjęć, dźwięków, muzyki, które zostały tam udostępnione.